Czekę odblokuje unijne środki dla Polski? Niemiecki dziennik komentuje, Handelsblatt, Polska ma duże szanse na miliardy z Brukseli. Polska ma duże szanse na pieniądze z Brukseli. Wkrótce może otrzymać nawet 4,68 miliardów euro, dowiaduje się dziennik Handelsblatt. Ursula von der Leyen obiecała Polakom, że wkrótce otrzymają pierwsze wypłaty z funduszu odbudowy, które są w Warszawie wyczekiwane z niecierpliwością. Wyjaśnia dziennik i podkreśla, że chodzi o łączną kwotę 36 miliardów euro. Gospodarcze znaczenie funduszu odbudowy w żadnym innym kraju Unia Europejska nie jest tak duże, jak w Polsce. Polska cały czas apeluje o pomoc w uszczelnieniu granicy z Białorusią, w innym wypadku uchodźcy podążaliby tą drogą do Niemiec. W interesie KE jest również dopilnowanie, aby nie powstał tam żaden nowy szlak migracyjny, zaznacza Handelsblatt. I dodaje, że wypłata środków z funduszu odbudowy mogłaby zmotywować Polskę do kontynuacji misji na granicy samodzielnie i na własny koszt, bez zbytniego angażowania Unia Europejska. KE bowiem wciąż oficjalnie wypowiada się przeciwko finansowaniu fizycznych ogrodzeń na granicy. Nadszedł zatem dobry moment, aby przekazać rządowi polskiemu pierwszą transzę 4,68 miliardów euro, do której jest on co do zasady uprawniony, pisze Handelsblatt. Zanim jednak pieniądze popłyną z Brukseli, komisja oczekiwałaby zapewnienia, że Polska najpierw naprawi coś w swoim systemie sądownictwa. Zgodnie z niedawną decyzją ETS, na Polskę nałożono grzywnę w wysokości 1 000 000 euro dziennie, której Polska nie płaci, przypomina gazeta. Zdaniem Handelsblatt, wielu spośród eurodeputowanych mogłoby uznać w tej sytuacji wypłatę Polsce środków z funduszu odbudowy za prowokację. Część krajów członkowskich może być za wstrzymaniem pieniędzy z tego funduszu, jednak przeważająca część raczej nie jest zainteresowana sporem, podkreśla Handelsblatt. KE, aby wypłacić fundusze Polsce, potrzebowałaby jakiegoś ustępstwa ze strony polskiego rządu w kwestii zmian w sądownictwie. Poza tym KE mogłaby zaznaczyć, że początkowo wypłacona będzie tylko pierwsza transza, której zwrotu będzie można zażądać, jeśli warunki nie zostaną spełnione, zauważa dziennik.